Dzień dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa przed ekranami swoich telefonów, tabletów i komputerów, którzy mają okazję oglądać nas na tym spotkaniu przedwyborczym na stronie Krakowskiego Alarmu Smogowego, gdzie streamujemy na żywo debatę, która odbywa się w DGP. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj niepowtarzalną okazję porozmawiać o tym, co wydaje mi się jest bardzo dla wszystkich z nas ważne, czyli o czystości powietrza, o tym, co możemy zrobić, aby oddychało się nam lepiej, abyśmy mogli z pełną piersią oddychać każdego dnia, a nie tylko w momentach, kiedy nie ma alarmów smogowych. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie mamy, podczas dzisiejszego spotkania mamy okazję porozmawiać ze wszystkimi ważnymi politykami, którzy mają swoje stanowiska w tej sprawie i będą mogli przekazać, co oni by chcieli zrobić, jakby chcieli ten system naprawić. Jest mi niezmiernie miło, że wszyscy kandydaci odezwali się na nasze zgłoszenia i wzięli udział w tym oto przedsięwzięciu. Nasza dyskusja to mniej więcej półtorej godziny rozmowy o tym, co możemy zrobić, aby powietrze w Polsce było dużo, dużo lepsze. Mamy taki plan. Przez te półtorej godziny będziemy rozmawiać o czterech głównych zagadnieniach i właśnie w takich blokach będziemy chcieli tę debatę poprowadzić. Najpierw zajmiemy się kwestią kopciuchów i tego, co możemy zrobić, aby te nasze domy, w których często niestety są piece fatalnej jakości, ludzie palą fatalnym węglem, aby tam przynieść poprawę. Drugi temat dotyczy węgla, czyli tego naszego sławnego polskiego czarnego złota, które musimy dalej sobie na to pytanie, czy rzeczywiście chcemy, aby było dalej paliwem, które wykorzystujemy w domach. Później przejdziemy do tematu spalin i diesli, starych kopcących pojazdów, których wciąż na naszych drogach jest bardzo dużo. I na samym końcu spróbujemy porozmawiać o tym, jak możemy zreformować Inspekcję Ochrony Środowiska i jak powinny wyglądać relacje pomiędzy mieszkańcami, gminami, a inwestorami, którzy chcą budować swoje zakłady przemysłowe na różnych terenach, często w bliskim sąsiedztwie mieszkańców. Proszę Państwa, konwencja jest taka, że na samym początku będę prosił każdego z uczestników o to, aby przedstawił swoje stanowisko i w jakichś 2-3 minutach, nie będę tutaj dogmatyczny, natomiast mam nadzieję, że nikt nie będzie przedłużał ponad normę. W tych 2-3 minutach chciałbym prosić każdego z Państwa o to, aby przedstawili swoje stanowisko i co chcieliby zrobić, aby usprawnić sytuację w Polsce, przynajmniej pod kątem czystego powietrza. Na początku jeszcze przedstawię wszystkich gości, z którymi mam okazję dzisiaj rozmawiać i bardzo jest mi miło powitać panią Jadwigę Emilewicz, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ze Zjednoczonej Prawicy. Na wprost niej siedzi pani Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Po prawej stronie od pani Lenartowicz pani Beata Maciejewska, Wiosna Roberta Biedronia. Dzień dobry pani. Na wprost pani jest pan Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dzień dobry. A po mojej lewej pan Piotr Kempf z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Jeszcze raz witam państwa serdecznie i myślę, że w takiej kolejności, w jakiej państwa wywołałem, będę również prosił o to, aby przedstawić swoje stanowiska, więc będę bardzo wdzięczny, jeżeli pani Emilewicz przedstawi swoje pierwsze otwierające stanowisko. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że zostałam zaproszona do udziału w tej debacie. Jak być może Państwo wiedzą, ja byłam określona przez moich kolegów w rządzie tym ministrem, który przyniósł smog do Warszawy. A to oczywiście traktuję to pół żartem, pół serio. Ja smogu nie przyniosłam. Smog rzeczywiście nagle wstąpił do pierwszej agendy politycznej i tutaj rzeczywiście ja się do tego przyczyniłam. Stało się tak, przypomnijmy, 6 stycznia 2017 roku, kiedy stany alarmowe w Warszawie utrzymywały się przez kilka dni na niemożliwym już do zniesienia poziomie. Wówczas kilka tygodni później zaprezentowałam na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów 15-punktowy program i to jest pierwszy tak kompleksowy program próby zmierzenia się z poprawą jakości powietrza w Polsce, jakiego nie było i powiedzmy sobie otwarcie od 1989 roku. O smogu mówiliśmy lokalnie, mówimy o tym, tutaj mam kolegów obok siebie z Krakowa. Mówimy o nim w Krakowie od dawna, ale jeszcze nigdy nie przygotowaliśmy tak spójnych instrumentów, jakie już zostały wdrożone. I zanim powiem szybko, co przede mną, to bardzo krótko, bo warto o tym przypomnieć, co już zrobiliśmy. Wprowadziliśmy standardy emisyjne dla kotłów, eliminując tak zwane kopciuchy. Wczoraj przyjęta w Senacie nowelizacja z bardzo restrykcyjną definicją wprowadzania do obrotu eliminuje zarówno z pierwotnego, jak i wtórnego rynku kopciuchy. Wprowadziliśmy także standardy jakościowe na paliwa stałe, dzięki czemu flotokoncentratów, mułów, pyłów nie można już, nie można ich kupić po to, aby palić w paleniskach domowych. Jednocześnie od początku tego roku obowiązuje ulga w PIT-ie z ustawy termomodernizacyjnej, za sprawą której ktoś, kto zainwestuje w ten ekologiczny kocioł, ociepli dom bądź zakupi instalację fotowoltaiczną, będzie mógł to odliczyć od podstawy opodatkowania. Dodatkowo jeszcze dla wszystkich chętnych potem
temu, aby instalować panele fotowoltaiczne. Zrównaliśmy stawkę VAT, także nie tylko na dachu, ale i w posesji. Jak postawimy sobie instalację fotowoltaiczną, płacimy nie więcej niż 8% podatku VAT. O całym programie wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej nie wspomnę. Wniosek tylko, jaki mamy dziś już, to prawie 1 gigawata wyprodukowanej energii w Polsce pochodzi z instalacji fotowoltaicznych, a zatem to moje marzenie, które wyraziłam na początku tego roku, wymiana jednego bloku tradycyjnego, te tradycyjne bloki węglowe polskie, to są tak zwane bloki 200 megawatowe, że ten taki jeden blok zamieni się w elektrownię słoneczną na dachach polskich domów, no to już trzykrotnie moje marzenie zostało spełnione, bo po zakończeniu sierpnia mamy ponad 600 mega na dachach polskich domów. I to zostało oczywiście już zrobione i jesteśmy na początku tej drogi. Warto pamiętać, że jakości powietrza nie poprawi się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki jedną ustawą czy jednym rozporządzeniem. To jest proces, który zajmie nam jeszcze kilka lat. My ten proces prowadzimy wspólnie z Bankiem Światowym, Komisją Europejską, bo problem poprawy jakości powietrza nie jest Polska nie jest w tym odosobniona, choć jest niechlubnym liderem na liście Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie znajdują się najbrudniejsze, najbardziej zanieczyszczone miasta z 50 tych miast, 35 to miasta polskie. My żartujemy sobie czasami, że jeśli w Rumunii, w Bułgarii mierzono by tę jakość powietrza lepiej i dokładniej, albo w ogóle mierzono, to pewnie nie byłoby tych miast tak dużo z Polski. Ale to przecież nie o to chodzi. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Przede wszystkim kontynuacja programu Czyste Powietrze. Na ten program w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska mamy przeznaczone 8 miliardów złotych. Program jest programem cywilizacyjnym, bo 3 miliony Polaków, mamy 3 miliony domów jednorodzinnych w Polsce. W większości z nich są fatalnej jakości, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną. Zatem mamy przed sobą pracę, no powiedziałabym, Kazimierza Wielkiego, który zastał drewnianą, zostawił murowaną. My mamy Polskę nieszczelną, a mamy zostawić ją ocieploną. I jest to program, tak jak mówię, cywilizacyjny, który rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Dokonujemy w tej chwili korekty i przyspieszenia, którą prowadzi pan prezes Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Program ten znacząco przyspieszył. Wiemy, że chcemy podpisywać około 200 tysięcy umów rocznie po to, aby ten skutek poprawy jakości powietrza był lepszy. Mamy do podniesienia działania w trzech obszarach, jeśli mówimy o smogu. Po pierwsze to niska emisja, bo to ona jest powodem fatalnej jakości powietrza. Niska emisja generowana przede wszystkim przez to, czym i w czym palimy w naszych domach, czyli właśnie te słynne albo raczej niechlubne kopciuchy i fatalnej jakości paliwo czy wręcz śmieci. Drugi wątek, nie mniej istotny, to komunikacja wspomniana przez pana redaktora i trzeci przemysł, choć ten najmniej, bo o tym warto pamiętać, że sposób modernizacji przemysłu ciężkiego w Polsce, jaki miał miejsce przez ostatnie 20 lat, sprawił, że dzisiaj to nie jest podstawowy emitent zanieczyszczeń. W zakresie niskiej emisji realizacja programu Czyste Powietrze i ocieplenie, wymiana kotłów, podłączanie tam, gdzie się da, do systemów centralnego ogrzewania i dalsza rozbudowa systemów prosumenckich. To, co tak jak powiedziałam, zaczęliśmy z dużym hukiem od początku tego roku i tę rewolucję prosumencką nadal kontynuować. W zakresie komunikacji będzie okazja, myślę o tym jeszcze powiem, czyli jak wyeliminować z trzeciej bądź z czwartej ręki diesle z wyciętymi DPF-ami, czyli filtrami cząstek stałych. A w zakresie przemysłu, no to tam, gdzie te wyspy jeszcze, gdzie mamy problemy, znamy je ze Śląska, z Małopolski, gdzie mierzymy się z niekontrolowaną emisją, tam uzbroić jeszcze mocniej służby i straże ochrony środowiska, aby te nieprawidłowe zachowania przemysłowe eliminować. Pani Emilewicz, bardzo dziękuję. Rzeczywiście zarysowała pani bardzo kompleksowy pomysł. Teraz chciałem przekazać głos pani Lenartowicz. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ze względu na polską specyfikę i stan powietrza, który już wiemy, że zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków, jest to wyzwanie i cywilizacyjne, i zdrowotne, i dotyczące jakości życia, i konieczne są działania systemowe. Kwestia związana z walką czy poprawą jakości powietrza do standardów europejskich musi stać się jednym z ważnych, czy nie
prawie podstawowym filarem polityki klimatyczno-energetycznej, bo z nią się bezpośrednio wiąże, chociaż nie jest tożsama, ale także polityki środowiskowej. W związku z tym, że dla skuteczności tych działań, co obserwujemy już od lat, ja zresztą sama uczestniczyłam przez wiele lat w takich działaniach, konieczne są zmiany systemowe, tak żeby efektywność tych rozwiązań była współmierna do oczekiwań i do wydatków na ten cel. W związku z tym Platforma Obywatelska, klub, przygotował projekt ustawy. Ten projekt ustawy mojego autorstwa jest wynikiem wieloletnich obserwacji i prac, jest efektem spotkań i rozmów z ekspertami, jest efektem konsultacji z przedsiębiorcami, obywatelami i organizacjami pozarządowymi. I on zasadza się na takim rozwiązaniu, że skoro mówimy o bezpieczeństwie Polaków, to musimy instrumenty dostosować do tej skali zagrożeń i proponujemy, bo pieniądze są ważną kwestią, którą się wiele razy rozbijają te działania i musimy się pogodzić ze skalą potrzebnych wydatków, bo inaczej nie osiągniemy efektu, poza oczywiście propagandowym. Planujemy, by wzorem wydatków na obronność, aczkolwiek środki nie będą pochodziły wyłącznie z budżetu, wydatkować stałą kwotę, 0,5% PKB, to jest dzisiaj około 10 miliardów rocznie, na ten cel w ciągu co najmniej 10 lat. Źródła finansowania tego kompleksowego programu oprzyrządowanego ustawowo, żeby był pod kontrolą publiczną z jednej strony, a z drugiej strony miał rzeczywistą rangę odpowiadającą randze wyzwaniu. Chcemy prowadzić przez, tak jak powiedziałam, co najmniej 10 do 15 lat, aż do uzyskania standardów z dyrektywy CAFE, która przecież nas obowiązuje. I w ramach tej puli będziemy prowadzić działania kompleksowe. One polegają na tym, że te środki publiczne będą wydatkowane na kilka filarów, przede wszystkim na dotacje i pożyczki. Nie definiujemy wprost, który z tych instrumentów, w zależności od tego, jaka jest potrzeba, będzie miał w jakiej skali zastosowanie, ale przede wszystkim na wymianę źródeł ciepła z dużym udziałem energetyki prosumenckiej, ale poprzedzone uzyskaniem standardów termicznych budynków, żebyśmy nie produkowali za publiczne pieniądze ciepła, które ulatuje nam i tak naprawdę ociepla klimat, a nie nas samych. Drugi filar ważny to pomoc socjalna dla ubogich. Definicja ubóstwa energetycznego jest bardzo szeroka, ale my mówimy o tych ubogich, których nie stać na udział w własnych projektach dofinansowanych dotacyjnie, czy to ze środków europejskich, czy krajowych, ale ulgi podatkowe też dla zamożniejszych, którzy się obawiają, że mimo tych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł, będzie ich to ciepło ekologiczne kosztowało drożej i będzie to... I to jest czynnik, który hamuje czasami przed takimi inwestycjami. Chcemy, by można było przez 5 lat od przeprowadzenia inwestycji wedle określonych standardów móc ewentualne wyższe koszty odliczać od podstawy opodatkowania. Sądzimy, że one nie powinny być wyższe, ale jednostkowo taka sytuacja na przykład w obiektach zabytkowych może się zdarzyć. W tym projekcie ustawy zawieramy minimalne standardy dotyczące urządzeń grzewczych, ich emisyjności oraz używanych paliw, tak żeby one nie były regulowane rozporządzeniem i żeby to nie były normy dziurawe, które potem trzeba poprawić, były egzekwowalne, poza nich nie możemy wyjść. Tak samo jak minimalne standardy dotyczące nie norm jakości powietrza, bo to są jednakowe w całej Europie, ale minimalne standardy, jeśli chodzi o informowanie i alarm. Jednakowe w całej Europie, jak pamiętajmy. Stany alarmowe, które są włączane, przypomnijmy. Nie.
normy, pani minister, normy jakości powietrza tak, są jednakowe w całej Europie, a jest dowolność, niektóre kraje w ogóle nie muszą wprowadzać stanów alarmowych, ale w tej ustawie proponujemy minimalne normy na poziomie 50, na poziomie 100 i 150 mikrogram, żeby się znalazły w już ustawie, żeby nie można było koniunkturalnie rozporządzenie podwyższać lub obniżać, bo one mają komunikować społeczeństwu. Te środki przeznaczone na ten cel będą pochodziły z jednej strony z tych źródeł, które obecnie są asygnowane, acz rozproszone na ten cel, czyli zarówno z budżetu państwa, środków funduszy ochrony środowiska i funduszy europejskich, ale znacząca część powinna być finansowana z europejskiego systemu handlu emisjami, skąd wpływają coraz wyższe pieniądze z tego tytułu. Szacuje się, że 130, nawet więcej miliardów w najbliższych 10 latach wpłynie do polskiego budżetu. Dotychczas zgodnie z dyrektywą te pieniądze nie są znaczone, aczkolwiek obowiązuje wydatkowanie co najmniej 50% na ochronę klimatu. W Polsce każde działania na rzecz czystego powietrza jednocześnie się kwalifikują do ochrony klimatu, zwłaszcza wszystkie kwestie związane z efektywnością energetyczną. I najważniejsza kwestia w tej naszej propozycji to narzędzia realizacji. Proponujemy narzędzia realizacji dokładnie takie, jakich oczekuje od nas Komisja Europejska na podstawie ekspertyzy Banku Światowego. To tak jakby czytała mój projekt ustawy, zanim przysłała swoje opinie, ale myślę, że dlatego, że one są racjonalne i oczywiste. Czyli wprowadzamy rozwiązanie w ten sposób, że to w gminach, gdzie te uwarunkowania dotyczące zarówno odnawialnych źródeł energii, jak i dostępu do najbardziej efektywnych, najbardziej ekologicznych źródeł energii są znane, będą powstawały plany zaopatrzenia w energię zmodyfikowane w stosunku do tych, które dzisiaj istnieją, a które nie są narzędziem skutecznym żadnym. One będą prawem miejscowym. Ten plan będzie, to jest bardzo ważne narzędzie, które moim zdaniem będzie decydowało o skuteczności tego typu działań. Będzie prawem miejscowym. Będzie zawierał z jednej strony inwentaryzację, czyli ilustrację stanu obecnego. Źródła, wszystkie emisji plus standardy energetyczne budynków. I druga fotografia, stan docelowy, jaki chcemy osiągnąć, na podstawie którego osiągniemy standardy jakości powietrza zgodne nie tylko z dyrektywą z CAFE, ale z WHO, z Światowej Organizacji Zdrowia. I na działania poszczególnych obywateli, które będą zmierzały z tego punktu A, czyli diagnozy, do punktu B, stanu docelowego, obywatele będą mogli składać wnioski do gminy. Gmina je będzie weryfikowała i agregowała i aplikowała do wojewódzkich funduszy, w zależności od położenia, o środki na ten cel. I to gmina się będzie rozliczała. To będzie efektywne zarówno z mieszkańcami, jak i z donatorem tych środków publicznych. Horyzontalne projekty związane z edukacją ekologiczną byłyby wdrażane na poziomie krajowym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. I tam można zastosować takie instrumentarium, że gmina, tak jak zresztą wiele takich projektów jest robionych, dotychczas otrzymywałaby nisko oprocentowaną albo nieoprocentowaną wręcz pożyczkę na ten cel, a udzielała dotacji, a konto umorzenia, które uzyskałaby, tak jak to się dzieje obecnie. Przez wiele lat ja to ćwiczyłam w województwie śląskim, gdzie wydawaliśmy 200 milionów rocznie na ochronę powietrza, tyle ile cały Bank Gospodarstwa Krajowego na cały kraj. I na poczet tego umorzenia gmina udzielała dotacji. To jest jednocześnie instrument kontrolny, który nie jest przeregulowany, a w gminie z kolei bardzo naprawdę jest prosto skontrolować i zweryfikować bez zbędnej biurokracji rzeczywiste projekty mieszkańców i ich rzeczywistą realizację. Pani poseł, bardzo przepraszam, być może już pani dobiegała końca, natomiast bardzo bym prosił, postawiłem tutaj przecinek w naszej rozmowie, bo do wielu tych technicznych aspektów
aspektów jeszcze bardzo chętnie bym się chciał odnieść właśnie w momencie, kiedy będziemy rozmawiać o szczegółach tych pomysłów na to, jak uzdrowić program Czyste Powietrze, który jest jednym z tych instrumentów rządowych. Na tym etapie, jeżeli mogę, to bardzo bym prosił jeszcze, tak. Dziękuję pani bardzo, bardzo bym prosił o próbę kondensacji jednak wypowiedzi do, przykro mi, że już mówię to teraz, kiedy dwie osoby, tak, kiedy dwie osoby już się wypowiedziały, ale bardzo prosiłbym, spróbujmy, jaka jest wizja dla tej naszej Polski bez smogu. Jakby pani do tego mogła doprowadzić? Bardzo proszę. Pani Maciejewska. Się, bardzo dziękuję za pytanie, dziękuję za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tej debacie. Jeśli chodzi o wizję, to wydaje mi się, że mamy takie dwa punkty odniesienia. Po pierwsze taką, że smog do Polski przyniósł jednak polski alarm smogowy, bo on położył smog na stole i powiedział, to jest problem. I wtedy dopiero, kiedy obywatele, kiedy oddolny ruch stwierdził, że to jest problem i to politycy w końcu, po bardzo długich perturbacjach, zaczęli to zauważać. Dotychczas powietrze, które było, które jest niezdrowe, nie było nigdy brane pod uwagę jako problem polityczny i też bardzo często było tylko i wyłącznie minimalizowane do kwestii jakby wymiany pieców czy innych takich bardzo prostoliniowych odniesień. Natomiast wiadomo, że tak nie jest. Wiadomo, że kwestia brudnego powietrza to jest cała masa różnego rodzaju innych skutków zdrowotnych, a także tego, że na przykład w danej miejscowości, która jest zatruta, są obniżone przez to, że miejsce jest zatrute, ceny nieruchomości. Ja mieszkam w Trójmieście, jestem kandydatką Lewicy z Trójmiasta i doskonale wiem, co to znaczy czyste powietrze i doskonale wiem, jakie wówczas są ceny nieruchomości, kiedy się mieszka w miejscu, gdzie jest czyste powietrze. Tak samo było, kiedy pracowałam jako pełnomocniczka Roberta Biedronia w Słupsku. I każdy, kto mieszka w Bytomiu i każdy, kto mieszka w Krakowie, też wie, co to znaczy, kiedy powietrzem nie da się oddychać. Więc to jest kwestia jakby wszystkiego. To jest kwestia jakości życia bardzo, na bardzo podstawowym poziomie, w zasadzie dotykająca każdego aspektu naszego życia. I to wniósł alarm smogowy na stół. Żaden polityk wcześniej tego nie zrobił. Dzisiaj Lewica też odpowiada na to i odpowiadamy jednak trochę bardziej kompleksowo. Oczywiście odniosę się do kopciuchów, bo tutaj już państwo przez bardzo długą ilość czasu mówiliście o tym. Ja jednak rozumiem, że jeszcze będziemy mogli szczegółowo się do tego problemu odnieść, bo program Czyste Powietrze no, nie działa tak jak trzeba, to jest oczywiste, bo nie da się wymienić tylu kotłów, ile zostało zaplanowanych w tempie, które dzisiaj jest, to musiał ten program by trwać 13 razy dłużej, czyli 10 razy 13, no to jest 130 lat. Przy tym tempie, które jest dzisiaj, możemy mówić o różnych rzeczach. Natomiast mówimy o tym, co jest. Tempo jest takie, że program, który państwo chcecie wdrożyć, będzie trwał 130 lat w tempie, jaki jest realizowany. Natomiast na razie możemy oczywiście to odłożyć. I trzeba powiedzieć, że jest niezbędne dla czystości powietrza w ogóle reforma całego segmentu, całej energetyki i myślenia o energetyce. I proszę mi wybaczyć, ale jeśli rząd kwestionuje zmiany klimatu i bardzo często odnosi się do pakietu energetyczno-klimatycznego w sposób, który no, nie idzie w parze z linią europejską, no to trudno tutaj jakby mieć... uważać, że jest to wiarygodne stanowisko, że państwu zależy na tym, żeby jakość powietrza poprawić, skoro nie idą za tym konkretne działania i współpraca chociażby z instytucjami unijnymi. Kolejna kwestia, o której tutaj już na końcu chciałabym powiedzieć, to są kwestie tego, że mówimy o tym, że to jest, pani wspomniała, że to jest program wymiany kotłów cywilizacyjny w ogóle, jeśli no, chodzi o... kotłów, powiedziałam, o termomodernizację, o poprawę efektywności energetycznej budynku. I to rzeczywiście ja się zgadzam, że kwestia jakby dzisiaj energetyka polska, kwestia powietrza, czym palimy, w ogóle wszystkiego stoi w miejscu. I albo ruszymy i albo znajdziemy z tego zakrętu jakieś wyjście, które będzie rzeczywiście nowoczesne, albo będziemy dalej trochę mydlić sobie oczy, jedno robić, drugie mówić i dalej oddychać powietrzem, które jest najbardziej zatrute w Europie. Jako Lewica oczywiście chcemy to zmienić, mamy to na agendzie. Walka ze zmianami klimatu jest dla nas jedną z podstawowych kwestii.
bo wiemy bardzo dobrze, że czyste powietrze jest zasobem. I dzisiaj jest tak, że zatruwają powietrze pewne podmioty, którym zależy na zysku, ale koszty płaci społeczeństwo. I z tym musimy skończyć. Jak to zrobić, będę mówiła oczywiście przy szczegółowych pytaniach. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Taka sama prośba kieruję do pana Krzysztofa Bosaka. Jaki pomysł na uzdrowienie tego systemu, jeżeli trzeba go uzdrawiać, ma Konfederacja? Ja w pierwszej kolejności chciałem podziękować za zaproszenie do debaty, ponieważ jest organizowane sporo debat, przy których Konfederacja jest pomijana. Także bardzo się cieszę, że Dziennik Gazeta Prawna zauważył nasz komitet. Po drugie chciałem podkreślić na starcie, że jest to temat dla nas ważny i akceptowany przez nas politycznie czy ideowo, co nie dla wszystkich nas oglądających czy słuchających musi być oczywiste. Więc nadmienię, że już w 2016 roku, kiedy formułowaliśmy program Ruchu Narodowego, umieściliśmy w tym programie walkę ze smogiem i walkę o czyste powietrze i w ostatnią sobotę zaprezentowaliśmy program Konfederacji. Punkt piąty tego programu to jest zdrowe życie i podpunkt to jest czyste powietrze. Także to mówię, żeby pokazać, że z naszej strony jest wola pełnej współpracy i zrozumienie powagi tematu. I teraz padło tu już wiele konkretów. Ja myślę, że mógłbym w innych wariantach je wypowiedzieć po swojemu lub nieco modyfikować, natomiast powiem coś innego. To znaczy, moim zdaniem istotne dla postępu tych wszystkich zmian, o których ty powiedziano, jest po prostu szeroka akceptacja społeczna. Ten temat z mojej perspektywy jest relatywnie nowy. Z tym się zgadzam całkowicie, co powiedziała pani tutaj z Wiosny Biedronia. To znaczy, że politycy o tym się nie wypowiadali, często też nie mieli świadomości. Ja na przykład mogę powiedzieć po sobie, że jeszcze kilka lat temu nie miałem świadomości tego problemu i chciałbym też podziękować wszystkim obywatelom, niezależnie z jakich organizacji byli, za nagłośnienie tego tematu, przełamanie zmowy milczenia, nagłośnienie wyników badań powietrza, o których większość z nas, nie ma co ukrywać, nie wiedziała. Jak się przeprowadziłem do Warszawy wiele lat temu, to zauważyłem, że tutaj kurz jest trochę inny, jakiś taki bardziej smolisty. Jak się go ściera na mokro, to można narobić dużo bałaganu. Natomiast no, ileś lat minęło, zanim te informacje, nazwijmy to fizyczno-chemiczne, co to dokładnie jest, prawda, dotarły do mnie. I teraz moim zdaniem stoi przed nami pewne zagrożenie o charakterze polityczno-ideowym, to znaczy, że temat zostanie zmonopolizowany ideologicznie przez lewicę i skojarzony z kilkoma rzeczami, które nie są z nim w oczywisty sposób powiązane. To znaczy z takimi trendami jak walka z kierowcami, jak walka z górnictwem i energetyką węglową, jak afirmacja lewicy samej w sobie Unii Europejskiej, co tu już nawet przy stole poniekąd wybrzmiało, i przede wszystkim w naszym mniemaniu całkowicie błędnej tak zwanej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, której jesteśmy przeciwni. Nie dlatego, że jesteśmy przeciwni ochronie środowiska, tylko dlatego, że ja już 7-8 lat temu rozmawiałem z profesorami, którzy uważali, że ta polityka przynosi efekty dla emisji CO2 w skali globalnej odwrotne do zamierzonych z powodu delokalizacji przemysłu energochłonnego poza Unię Europejską, gdzie nie obowiązują żadne standardy. Więc wydaje mi się, że musimy temat czyste powietrze i smog po prostu wypreparować od innych tematów. W tym się możemy zgadzać, w pozostałych nie musimy. Już nie wspominam o sprawach ideologicznych. Ogólnie jestem jak najbardziej odległy od czterech tutaj pozostałych partii, które siedzą, czy komitetów wyborczych, a jednak przy tych konkretnych kwestiach możemy ze sobą się zgadzać i się jakoś tam wspierać. To, czego potrzebujemy w ocenie naszej, to rozsądnej wizji dla przemysłu, to znaczy wiele osób ma opinię, że przesadny nacisk na energetykę odnawialną, tak zwaną energetykę prosumencką, nie uwzględnia w ogóle zaopatrzenia przemysłu w prąd. I musimy tą wątpliwość rozwiać na poważnie. Eksperci podkreślają, że rząd obecny nie ma uchwalonej polityki energetycznej i ją realizuje tak od przypadku do przypadku. Zapowiedzi ministrów są sprzeczne. Z nami przy stole duży szacunek za kompetencje w tej dziedzinie siedzi pani minister przedsiębiorczości i technologii, a nie minister środowiska, prawda? Więc też to pokazuje, że coś tutaj jest nie do końca uporządkowane w rządzie. To, co jeszcze w naszej ocenie potrzebujemy, dla przemysłu i dla przedsiębiorców, to, co jeszcze potrzebujemy, to rozsądną wizję dla Polaków, czyli żeby nie przerażać ich kosztami tego, co się będzie działo, albo jak lewica w Warszawie robi, utrudnieniami życiowymi. Przedstawianie ludziom, że jeżeli będziemy, kiedy oni próbują odwieźć swoje dzieci do szkoły, czy zrobić zakupy, obkładać ich dodatkowymi kosztami, z czego oni i tak nie mogą zrezygnować, bo muszą te dzieci codziennie zawieźć gdzieś do tej szkoły, to nie buduje poparcia społecznego dla walki ze smogiem. Absolutnie mogę to powiedzieć. I ostatnia rzecz, rozsądna wizja dla Polski, to znaczy bezpieczeństwa energetycznego. My generalnie występujemy przeciwko całkowitemu negowaniu węgla jako surowca energetycznego.
energetycznego. Po pierwsze dlatego, że go mamy, po drugie dlatego, że obiektywnie mamy energetykę węglową i po trzecie dlatego, że w tej chwili energetyka węglowa i możliwość wydobycia węgla w razie czego jest elementem naszego bezpieczeństwa energetycznego. Jesteśmy absolutnie otwarci na dyskusję o rozwoju odnawialnych źródeł i transformacji energetycznej pod warunkiem, że to będzie miało ręce i nogi, że ktoś nas spróbuje do tego przekonać, że stoi za tym coś więcej niż antywęglowa ideologia. Także to są z mojej strony takie apele o to, jak prowadzić to na poziomie ogólnym, społecznym i uważam, że trzeba więcej działań informacyjnych skierowanych do społeczeństwa i że bardziej przewodnią rolę powinno mieć tu Ministerstwo Środowiska, żeby było wiadomo, że rząd bierze odpowiedzialność za tą tematykę, a nie, że właściwie wszystkie prawie informacje, które krążą, pochodzą albo z mediów, albo od organizacji społecznych, a nie właśnie z tego poziomu rządowego. Bardzo dziękuję panie Krzysztofie za ten głos. Teraz chciałem przekazać głos do pana Piotra Kempfa. Podobne pytanie. Też chciałbym usłyszeć, jaka jest wizja Polski w oczach Polskiego Stronnictwa Ludowego. Słuchając przedmówców, no, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że możemy tak siedzieć, debatować, zastanawiać się, myśleć o tym, czy to jest wina samochodów, a może energii odnawialnej. Możemy cieszyć się, że pani minister spełniła trzykrotnie swoje marzenia. Możemy cieszyć się z tego, że w dniu wczorajszym coś Senat przyjął. I wszystko to jest tak pozorowane działanie, jakiego po prostu my z Krakowa nie jesteśmy w stanie pojąć, dlaczego tak się dzieje. Być może to jest powiązane z tym, co dzieje się w infrastrukturze, że pieniądze jednak są przekazywane na działania socjalne, a nie są na realne potrzeby. Dowody, myślę, że nie trzeba ich daleko szukać. No, ostatnie badania, które pokazują, że Polacy po raz pierwszy od wielu, wielu lat krócej żyją niż do tej pory. Może to wynika z tego, że po prostu coś się zmieniło, a może z tego, że musimy wszyscy dostrzec problem czystego powietrza. Nie możemy mówić o tym, że będziemy walczyć o czyste powietrze, jak nie będziemy mieli czystej energii, jak nie będziemy wytwarzać energii z OZE, jak nie będziemy wspierać tych, którzy chcą tworzyć tą energię. Odnośmy się do tego, co tu zostało, bo ale, jakby nikt odnosi się pan do czegoś, czego tutaj nie zostało powiedziane przez stole. Absolutnie, odnoszę się do marzeń, które pani spełniła. Super, że pani spełniła trzykrotnie swoje marzenia, ale uważam, że to jest naprawdę mało jak na 4 lata działania. Naprawdę. To, co zrobiliśmy w Krakowie, to co wydarzyło się w Krakowie, jest takim kompendium wiedzy, które szczególnie ktoś, kto wyjeżdża z Krakowa i jedzie do Warszawy, powinien wziąć ze sobą. Jeśli Kraków był gotów na to, żeby likwidować piece węglowe, wprowadzać strefę czystego transportu, nawet jeśli ona może nie jest doskonała, bo z tego sobie zdajemy sprawę. Kanały przewiewne. I jeżeli mamy te przykłady, które możemy czerpać z najbliższego otoczenia, jadąc do Warszawy, spędzamy czas na tym, żeby się zastanawiać, czy na pewno jest to najlepsze rozwiązanie, lub spędzamy, tak jak było powiedziane wcześniej, nad wieloletnimi obserwacjami. Nie ma czasu na wieloletnie obserwacje. Nasze dzieci teraz oddychają tym powietrzem i doskonale wszyscy o tym wiemy. Trzeba działać już, trzeba wprowadzać energię odnawialną, trzeba zmniejszać ilość węgla, szczególnie tego sprowadzanego z zagranicy, co trzykrotny wzrost w ciągu ostatnich 4 lat nie jest przypadkiem. Postawiliście na węgiel, kochacie węgiel, chcecie palić węglem, nawet nie polskim węglem, byleby było taniej, byleby było chyba brudniej, bo takie są ostatnie działania. Więc jeżeli to ma tak wyglądać, to faktycznie to nie jest ta droga. Chcielibyśmy, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, w poważny sposób podejść do energii odnawialnej, tak żeby dywersyfikować energię tworzoną w Polsce, żeby było więcej energii odnawialnej, ograniczać ilość węgla. Oczywiście termomodernizacja, ale cóż nam da termomodernizacja, jeśli dalej będziemy palić tym, czym palimy. Przykłady są blisko. Możemy spojrzeć na to, co zrobiliśmy w Krakowie i doskonale pani minister wie, że w Krakowie pewne rzeczy się udały. Pewne rzeczy wprowadziliśmy. Natomiast jak już jesteśmy w Warszawie będziemy nad tym się zastanawiać, będziemy nad tym myśleć. Jeżeli to tak ma wyglądać, nie, ale to jest niepoważna debata. Powiedziałam panu, jakie konkretne działania myśmy podjęli. Raport NIK-u 2012. Pani minister, przyspieszenie, ale przyspieszenie w kampanii wyborczej brzmi przerażająco. Nie, to jest proszę ja państwa, sekundkę, apeluję o odrobinę spokoju. Dobrze, widzę, że atmosfera się zagęszcza i wiele tych emocji tutaj zaczyna wychodzić na wierzch. Proszę państwa, proszę pozwolę panu skończyć, potem ja przekażę głos pani minister i wejdziemy w temat szczegółów dotyczących właśnie tego, jak te rozwiązania wprowadzać. Jeszcze proszę jedno, absolutnie, dwa zdania. Absolutnie, dwa zdania. Energia odnawialna, strefy czystego transportu, ograniczenie samochodów, które nie spełniają żadnych norm przy sprowadzaniu do samochodów, do Polski, to co dzieje się na granicy polsko-niemieckiej, czyli jeden wielki import samochodów, które nie spełniają żadnej normy i nie są nigdzie sprawdzane. Przechodzą testy, przechodzą wszystkie
absolutnie normy, natomiast za granicą nie potrafią, potrafili sobie z tym poradzić, my nie potrafimy. Przez 4 lata nic się nie zmieniło i mówienie o przyspieszeniu być może, ale musi przyspieszyć już inny rząd, nie ten. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tym sposobem możemy skonkludować pierwszą taką rundkę, która właściwie wyszła nam trochę dłużej niż na początku planowałem, ale no cóż, jakby wątków jest tak dużo, że trudno jest nad tym wszystkim zapanować. Proszę Państwa, chciałbym teraz skupić się na tych kwestii kopciuchów. Tutaj w wypowiedziach obu pań pojawiła się wizja, no jak ten system tego programu Czyste Powietrze usprawnić. Moje pytanie, które skieruję do obu pań, jest takie, czym właściwie różnią się te dwie wizje? Bo z jednej strony zarówno pani minister mówiła o tym i takie plany też są ze strony rządu, żeby włączyć powoli gminy. Zgłosiło się 600 gmin z dobrowolnego, w ramach dobrowolnego porozumienia, o czym mówił pan minister Kowalczyk, którego owszem, szkoda, że nie ma przy tym stole, bo rzeczywiście słuszne były niektóre uwagi, że przydałoby się, aby również nad tą polityką czuwał minister środowiska, a nie tylko pani Emilewicz. Niemniej zastanawiam się nad tym, bo taka wizja, żeby włączyć również gminy i włączyć sektor bankowy, czyli bardzo podobna wizja do tej, którą przedstawiła pani Lenartowicz, gdzieś tutaj wybrzmiała. No moje pytanie jest takie, czy możemy wymyślić tak naprawdę coś lepszego niż program Czyste Powietrze w obecnym kształcie. Oczywiście mając na myśli to, jak już zostanie zreformowany, bo co do tego, że jest on nieefektywny, no to akurat większość chyba się zgodzi, bo statystyki są jednoznaczne. No, mieliśmy dla wszystkich Państwa, którzy może nie wiedzą do końca, jak to wygląda, no Czyste Powietrze jest tym programem, który jest sztandarowym programem tego rządu. Ma on, zakłada, że w ciągu 10 lat wymienimy źródła ciepła w 3-4 milionach domów jednorodzinnych. Przy okazji również no, ocieplimy je, czyli jakby zapewnimy pełen taki komfort termiczny mieszkańcom tych domów. No i na to mają iść duże pieniądze, natomiast efekty obecnie są takie, że w ciągu roku podpisano 20 tysięcy umów, co jednak jest kroplą w morzu, co Polski Alarm Smogowy wielokrotnie podkreślał. Proszę Państwa, to jak to zrobić? Pomysłów było wiele, ale czym te dwie koncepcje się różnią i czy ktoś inny ma inne koncepcje? Jak można byłoby to zrobić lepiej? Ja może powiem od razu, bo to co opowiedziałam, to jest właśnie odpowiedzią na to pytanie, ale może pokażę różnicę. Przede wszystkim, proszę Państwa, program Czyste Powietrze nie ma ani podstawy prawnej, nie ma podstawy prawnej. Jest tak zwanym programem priorytetowym w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie nie ma nań pieniędzy, bo ogólna deklaracja w planie finansowym na 1 700 000 000 w tym roku, a tych deklaracji ustawowych jest na ponad 4 miliardy z innych źródeł. Mamy 8 miliardów nie jest żadne... w Narodowym Funduszu Ochrony Ale gdzie one są? W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Ale pani minister, ja się zajmuję tym tematem od lat. Ja również. Byłam koreferentem między innymi planu finansowego Narodowego Funduszu. I te 8 miliardów, to mówi pani o tym, ile jest zgromadzone na rachunku Narodowego Funduszu bez żadnego tytułu. Nie, bo nie ma. To jest plan roczny, plan finansowy i tam tych pieniędzy nie ma. Na dotacje jest 1 700 000 000, z tego 1 400 000 000 na drogi samorządowe, 300 000 000 na fundusz geodezyjny, górniczy i geologiczny i inne zobowiązania już zaciągnięte. I ogólny tytuł, że z tego też Czyste Powietrze. I porozumienie z wojewódzkimi funduszami na 1 000 000 000 na ten rok, ale to porozumienie nie ma żadnej wagi prawnej, bo ono nie jest porozumieniem w rozumieniu administracyjnym i nie idą żadnym za tym ani źródła finansowania, ani możliwość egzekwowania tych środków. Pani poseł, przepraszam. Ale to ja dokończę jeszcze różnicę. Dobrze, ja tylko jedną rzecz. Czym się różni? Tym, że nie ma podstawy prawnej, nie ma finansowania zapewnionego, bo to zapewnione finansowanie musiałoby znaleźć emanację albo w budżecie, albo w ustawowych regulacjach zobowiązujących do tych wydatków, które my proponujemy. Następna kwestia, to, że w tej chwili chce się włączać gminy, ja powiem, jak to wygląda. Ostatnio, tak jak w czasie wyborów samorządowych, kampanii były 10 milionów wydano z tego programu, tak na propagandę i na wyjazdy z poszczególnymi kandydatami do gmin i nauczanie, że tak powiem. Tak teraz też się to odbywa. Spotkania się odbywają w gminach, gdzie się opowiada gmina. W gminie stwórzcie punkt konsultacyjny za wasze pieniądze. Punkt konsultacyjny, w którym urzędnik będzie tłumaczył rzeczy niewykonalne w tym programie. Bo ten program jest niewykonalny, bo gmin i obywateli nie traktuje się podmiotowo. Doradza
Pani minister, ja pani powiem, co ostatnio doradzano na takim spotkaniu. Bo kryteria dostępu do tego programu są takie, że tak naprawdę dostęp mają rodziny, które zarabiają poniżej 600 zł na osobę. Proszę sobie czteroosobową rodzinę wyobrazić, która ma 600 zł, poniżej 600 zł na osobę, jest właścicielem domu jednorodzinnego i ma zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania nawet na 90% dotacji. No, gratuluję myśli ekonomicznej. Ale wie pani, jaka jest rada na takim spotkaniu? Wiecie co? Teraz to jest fajnie. Najlepiej na teściową, która ma małą rentę, i to, a zięć synową zagwarantują zdolność kredytową, a jeszcze lepiej, jak się ma działalność gospodarczą. Słuchajcie, zawsze można zrobić straty w tej działalności. I się załapiecie na 90%. Tak wygląda doradztwo, pomoc w wypisywaniu kwitów tak zwanych. Ja mam duże doświadczenie w tym, jak się wnioski pisało do wojewódzkich funduszy. Tak skomplikowanego, przeregulowanego tylko po to, żeby tych pieniędzy, bo tych pieniędzy nie ma, więc trzeba stworzyć program taki, który jest nie do konsumpcji. Pani poseł, tu postawmy kropkę, przepraszam. A różnica polega na tym, że w tym projekcie, który myśmy złożyli, który ma podstawę prawną, ma źródła finansowania i spełnia wszystkie kryteria rekomendacji, żeby Polska mogła się ubiegać na finansowanie z przyszłych środków, z przyszłej perspektywy unijnej. Pani poseł, dziękuję. Muszę przekazać głos oczywiście. Pani minister, jeszcze sekundkę tylko, bo tak chciałem się o to spytać, bo pani mówi o tym, że nie ma podstawy prawnej i że te pieniądze właściwie są gdzieś tam w próżni. Moje pytanie jest takie, czy nie ma też takiego uczucia, że jeżeli rząd zdeklarował, że jednak zrobi to znaczy rzucił takie grube kwoty, to no, ostatecznie będzie musiał jednak się z tego wywiązać. Znaczy tak zostanie rozliczony, prawda? Elektrycznych i mieszkania. I jak widzę plus pewnie. Ale wróćmy, dobrze. To jest też program socjalny. Wróćmy do ale pan ten ma podstawę prawną. Ale ja bardzo pani poseł, bardzo dziękuję. Ja proszę odnieść, bardzo, pani Emilewicz. To jednak chciałabym się odnieść jeszcze zanim do kotłów i czym różnią się nasze programy. One w istocie nie różnią się znacząco. To jest kwestia nie co, bo tutaj do tego, co się myślę zgadzamy, ale jednak muszę odnieść się do tego, co powiedział mój przedmówca. Chciałam zapytać, czy pan wie, co robiła partia, która współrządziła przez 4 lata, której pan dzisiaj reprezentuje w zakresie poziomów alarmowych? Uwielbiam ten unik, co robili inni, czego nie robili inni, ale nie. Powiedzenie, co zrobiliśmy nie, my, ale nie. Pustka. Ale tylko przecież, obietnice, nie, przepraszam, jeszcze faktycznie raz, jeszcze na raz, socjalne ale... obietnice macie pieniądze na to, żeby mówić, że panie przyspieszacie. Jeszcze przepraszam bardzo, sekundkę, ja panu nie przerywałam. Sekundkę. Czy wprowadzone zostały, kiedy zostały wprowadzone standardy na paliwa stałe? Za naszego rządu. Kiedy zostały wprowadzone standardy dla kotłów, dla kopciuchów? Za naszego rządu. Ale 8 one lat. Nie funkcjonują, kiedy zostały, pani minister. Te standardy wejdą w życie za 2 lata. Nie, panie redaktorze, ale ja nie przerywałam. Sekundkę. Ale ja nie przerywałam. Przepraszam, ale drodzy państwo, ja przepraszam. Nie przepraszam. Rzetelny, pani minister. Ale ja drodzy państwo, rzetelna. Sekundkę. Przepraszam bardzo, ja tutaj rządzę i muszę tutaj reprymendę państwu tak powiem, wystosować. Pani, proszę nam powiedzieć, kiedy wchodzi w życie ustawa o jakości paliw. Pani poseł, muszę pani dać reprymendę. Proszę o spokój. Proszę w klasie, zgadzam proszę państwa. Się. Ja za sekundkę się odniosę. Chciałbym jeszcze, żeby pani minister skończyła swoją myśl. Ja potem wejdę z pytaniem i przekazuję głos jeszcze kolejnym 3 uczestnikom. Bardzo dziękuję. Pani minister, proszę dokończyć. Zatem jeszcze raz, myśmy nie zasypiali gruszek w popiele przez te 4 lata i zrobiliśmy tyle rzeczy, ile wskazywały raporty pokontrolne NIK-u w 2001, 2005 i w 2011 roku. Odrobiliśmy zaległość poprzedników. Powiedziałam w swojej wypowiedzi, nie mówię o poprzednikach jednych, mówiłam o zaniedbaniach od 89 roku. I one z mozołem, ale zostały przeprowadzone. Nie podejmujemy realne działania. I bardzo bym prosiła, byśmy uczciwie się do siebie odnosili. W sposób uczciwy, bo to, co pan powiedział, było fundamentalnie nieuczciwe. Jednocześnie, tak jak przypomnę jeszcze raz, podniesienie stanów alarmowych do 300 mikrogramów na metr sześcienny wykonał minister odpowiedzialny za konferencję klimatyczną w poprzednim rządzie, w rządzie, w którym współrządziła partia, którą pan dzisiaj tutaj reprezentuje. Nie rozliczam, nie patrzę w przeszłość, ale to są fakty, tak? To są te konkretne dane. Obniżenie tych stanów alarmowych. W ubiegłym tygodniu zapowiedział pan premier, zostanie to obniżone do poziomu 150, a docelowo do poziomu 80. I to jest kolejna ze zmian regulacyjnych w zakresie czystego powietrza,
którą zrobimy i zrealizujemy ją. Po czterech latach zapowiedź. Tak jak zrealizowaliśmy standardy na paliwa stałe, tak samo jak zrobiliśmy one standardy emisyjne na kotły. Ale one jednocześnie, rozporządzenie, ale pani minister, przepraszam, ale ja nie... Pani minister, pani poseł. Rozporządzenie o kotłach jest jednym z najszczelniejszych w tej chwili obowiązujących i wyprzedzamy dyrektywę europejską o 2 lata. Tak? O 2 lata wyprzedziliśmy tą regulacją, dyrektywę europejską. Już o rok i w każdym razie, jaka jest różnica? Ja zgadzam się z panią poseł, że po roku funkcjonowania mamy niedoskonałości. Wiemy, że ten dystrybucja środków nie odbywa się tak szybko, jak powinna się odbywać. Notabene, jeżeli mówimy o naszych aktywnościach w Małopolsce, to też chciałabym przypomnieć, że to ja byłam tą osobą, która sprawiła, że jednogłośnie Rada Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęła uchwałę smogową, ale być może pan tym się nie zajmował i o tym nie wie. W każdym razie w zakresie tutaj uwag co do dystrybucji programu dziś. Oczywiście bezwzględnie gminy muszą zostać wdrożone. Co więcej, ja zdaję sobie sprawę, że gminy muszą zostać wyposażone. Tak jak zostały wyposażone w środki dla dystrybucji programu 500+ i udało się to zrobić szybko, sprawnie i skutecznie, gminy zostały wyposażone. Tak tutaj musimy gminy wyposażyć w środki. Program jest taki, że wyposażymy środki z programu Stop Smog, czyli 180 milionów na ten rok, które są przeznaczone dla tych 30, dla tych miast z listy WHO do 100 tysięcy mieszkańców. I moim zdaniem ten pilotaż, który jest robiony w tym programie, on powinien być przełożony na program powszechny Czyste Powietrze w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Dlaczego? Dlatego, że tutaj zgadzam się z panią poseł. Musimy mieć ten musimy chcieć uzyskać ten efekt na koniec. To znaczy, żebyśmy nie mieli sytuacji, jaką tam, nie wiem, czytałam wczoraj w Warszawie, ile wymieniono kotłów w ubiegłym roku, a ile nowych kopciuchów zostało wstawionych, no bo przecież nie o to nam chodzi. Dlatego w programie z tych 180 milionów adresowanych do miast z listy WHO, który zakłada 80% finansowania z budżetu z funduszu termomodernizacyjnego, 20% z budżetu gminy, po uprzednim przeprowadzeniu audytu i w tym wskaźniku efektywności, bo chcemy uzyskać na koniec wskaźnik efektywności obniżenie w ogóle zapotrzebowania na ciepło, bo pod takim warunkiem jesteśmy gotowi tę pomoc publiczną wskazywać. I zresztą to jest rozwiązanie, które było bardzo chwalone i przez Bank Światowy, i przez Komisję Europejską. Obok włączenia gmin jest drugi sektor niebagatelny, czyli sektor bankowy, bo to banki mają siedziby, bardzo zwłaszcza jeden bank detaliczny ma siedziby w wielu gminach i miejscowościach i to one powinny być także włączone w ten system, bo tu zgodzimy się, że program jest zdywersyfikowany, czyli dla dotkniętych ubóstwem energetycznym maksymalna dotacja, a następnie problem, z którym mierzyliśmy się i gdzie wnioski z Krakowa, myślę, że mamy wspólne. Wiele dotacji udzielonych w Krakowie na wymianę kotła skutkowało tym, że w tej samej piwnicy mamy kocioł nowy, niepodłączony i kocioł stary, w którym nadal pali się tym, czym jest. Nie sprawdzano tego i takie wnioski też z tego programu, ale tak jak mówię, pilotaż został wykonany, wnioski wyciągamy, więc dotacja dla 100% dla dotkniętych ubóstwem energetycznym, a następnie rzecz, z którą się musimy mierzyć, czyli aby tych, którzy wymienili i termomodernizowali dom, było stać na to paliwo, bo to dalej dla wielu jest wyzwaniem. Więc reasumując, włączenie do systemu dystrybucji gmin i banków, moim zdaniem podstawa prawna szczególna dzisiaj do tego nie jest potrzebna, bo Narodowy Fundusz jest po temu stworzony, Fundusz Termomodernizacji i Remontów jest po temu. Sukces, jakim było termomodernizowanie budownictwa wielomieszkaniowego, bloków, spółdzielni mieszkaniowych, bo to jest program realnie zakończony sukcesem, może się powtórzyć i w tym przypadku, choć jest on oczywiście zdecydowanie bardziej wymagający. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja dostałem pytanie od czytelnika, właściwie od oglądającego, przepraszam, że mówię czytelnika, to już jest nawyk mój zawodowy, ale i ono jest on bardzo mocny, natomiast zbuduje napięcie i nie będę jeszcze go wyrażał. Poczekam na to za chwilę, bo chciałbym jeszcze, żeby Państwo mieli możliwość normalnie włączyć się w rozmowę o tym programie Czyste Powietrze. Więc moje pytanie do pani Maciejewskiej, później do pana Bosaka. Czy tak jak słuchają Państwo tych wypowiedzi, tej rozmowy na temat programu Czyste Powietrze, czy nasuwa się Państwu jakiś inny wniosek, jak można byłoby to zrobić? Bo to sprowadza się de facto do tego, żeby jak najwięcej pieniędzy poszło do ludzi, którzy mają problem z takimi właśnie starszymi piecami, z tymi kopciuchami. A może można byłoby, nie wiem, jakoś jeszcze inaczej to zrobić? Jakie są Państwa na to pomysły?
Znaczy, idea programu Czyste Powietrze jest oczywiście słuszna, natomiast jego realizacja jest bardzo słaba. I tutaj jakby nie ma co tego ukrywać. Natomiast ja pamiętam, jak był jeszcze program Prosument, który wcześniej funkcjonował. Ja pracowałam wtedy w Słupsku w samorządzie i on także był przeregulowany. I niestety nie mamy takich procedur od bardzo wielu lat, które pozwalałyby przeciętnemu Polakowi, przeciętnej Polce, bez wykonywania jakiejś totalnej ekwilibrystyki, na zaaplikowanie po prostu o te pieniądze i ich normalne otrzymanie. I nie widzę po prostu naprawdę, dlaczego tak się dzieje, że ani rządy Platformy Obywatelskiej, ani rządy PiS-u nie potrafią po prostu dać ludziom dostępu do środków, które deklarują, że dają. Prosument był tragicznym programem, jeśli chodzi o realizację. Jak chodziło się na stronę tego programu, to po prostu trzeba było po nim kluczyć. Jak dzwoniło się do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które regulowały tym programem, jedne otwierały punkty konsultacyjne i to było słuszne, inne mówiły, ty gmino to zrób za nas, ty zgromadź te wnioski, rozmawiaj z tymi ludźmi, dawaj te pieniądze, a potem jeszcze rozlicz się z nami tak, żeby nam to wszystko pasowało. I tu mamy bardzo podobną rzecz. Mamy po prostu przeregulowane procedury. I to, na co zwracał też uwagę alarm smogowy. Ja tu nie muszę wymyślać jakichś nie wiadomo jakich teorii, bo i Komisja Europejska przecież zwróciła uwagę, jak słabo realizowany jest ten projekt i że on wymaga też wsparcia finansowego, a przy tego typu realizacji no stoi to pod znakiem zapytania. To są proste rzeczy, po prostu trzeba to uprościć. Uprościć formularze, uprościć, skrócić czas oceny wniosku, zrobić tę dystrybucję w taki sposób, tak jak ja idę kupić sobie telefon, idę zamówić sobie taryfę w telefonie i robię to w ciągu 3 godzin, to dlaczego? I też muszę. Pytają mnie, czy stać mnie na to, czy zarabiam, sprawdza się mnie na różne inne sposoby, coś tam muszę powiedzieć, że się zgadzam na takie czy inne raty. Jak to się dzieje, że rynek jest w stanie poradzić sobie z tym w ciągu 3 godzin, a wielki aparat państwowy nie jest w stanie zrobić tego w sposób skuteczny, jaki... Ja tego nie rozumiem. Wydaje mi się, że za tym znaczy rozumiem to. Rozumiem to. Po prostu uważam, że za tym stoi zła wola i za tym stoi interes lobby węglowego. Że zależy nam na tym, żeby utrzymywać po prostu pewien pozór i mówić tak, my tutaj działamy na rzecz prosumentów, to jest słuszne, zgadzamy się, należy czyste powietrze mieć, a z drugiej strony puszczamy oko do górników i mówimy ich, jest węgiel, chociaż nie ma już tego węgla na tyle, żeby opłacało się go wydobywać i to jest u nas kończący się przemysł. Sprowadzamy węgiel z Rosji głównie. Ja jestem z Gdańska i okazuje się, że Gdańsk jest dzisiaj zagłębiem węglowym Polski, bo to w Gdańsku są dzisiaj największe oddziały największych rosyjskich firm produkujących rosyjski węgiel właśnie u nas. Po prostu nagle wszystko się zmieniło i rząd PiS-u chce tego, żeby polska energetyka stała na tanim węglu. To, co pan powiedział. Po prostu tanie, śmierdzące i brudne. Ale jakby mamy pewne przykrywki i mówimy o, pokazujemy po prostu białą płachtę, a z tyłu po prostu wozimy wagoniki z węglem i mówimy okej, niech jadą dalej. Bardzo dziękuję. Bardzo chętnie bym podążył za tym tropem tematu węgla, ale chciałbym się jeszcze wstrzymać i oddać głos panu Bosakowi. Jeżeli mogę, to bym tak doprecyzował moje pytanie, bo tutaj padło wiele różnych stanowisk, różnych pomysłów. I moje odczucie jest takie, że one często sprowadzają się do po prostu mnożenia instrumentów dofinansowania. Pan wspominał o takim podejściu, że no są ludzie ubodzy energetycznie, którym po prostu brakuje i jakby warto byłoby, aby oni inwestując w lepszy, tak przynajmniej pana rozumiem, oni inwestując w lepszy kocioł czy lepsze urządzenie, no nie ponosili potem jakichś większych jeszcze kosztów, że muszą palić lepszym paliwem. I zastanawiam się nad tym, czy ten system, o którym tutaj tak bardzo mówimy, jest jedynym słusznym, bo często pojawia się też taki argument, że tak naprawdę z tych dotacji korzystają najczęściej ci, którzy są sprytni, są cwani, którzy potrafią sobie no, tą dotację załatwić, a ci najbiedniejsi, którzy najbardziej by tego potrzebowali, na przykład jakaś samotna, stara kobieta, która sobie siedzi w dużej kamienicy, wniosku nie wypełni, już tych pieniędzy nie odzyska. Czy może
Jakiś jest jeszcze inny model, jak można byłoby usprawnić? Może spróbuję, tylko tak, wpierw chciałem się krótko odnieść do tego, co pani powiedziała. Ja jeszcze raz bym zaapelował o niemieszanie ogólnie tematu energetyki tutaj w tym wypadku z ogrzewaniem domów, bo jednak to są dwie rzeczy, które możemy zmieniać w różnym tempie, w różny sposób. Ja osobiście też jestem absolutnie sceptyczny względem importowania węgla do Polski, bo bym ostatnią osobą, która by apelowała, żebyśmy utrzymywali w Polsce energetykę opartą o importowany węgiel. Jeżeli te pokłady węgla polskie rzeczywiście się wyczerpią, a wiem, że jeszcze się nie wyczerpały, bo mam znajomych, którzy pracowali na kopalniach, które zamykał PiS i były efektywne, i mam wujka, który całe życie pracował w górnictwie i jest w stanie mi wytłumaczyć, co to znaczy, czy pokład jest wyczerpany, czy niewyczerpany, był pod ziemią, widział to, i wiem, że w informacjach przekazuje się społeczeństwu dużo informacji nie do końca prawdziwych na ten temat, generalnie pogarszając opinię o możliwościach wydobycia w Polsce. Ja nie twierdzę, że to jest jakaś tam konkretna liczba, tak? Natomiast ciągle mamy tego węgla trochę. Natomiast innym zupełnie tematem jest import i nie mieszałbym. A teraz o tych programie Czyste Powietrze. Szczerze powiedziawszy, jak słucham tego wszystkiego, to jestem przerażony. To znaczy, moim zdaniem, normalny słuchacz, normalny obywatel wyłącza się po 3, 4, 5 minutach, jak słyszy o tych procedurach, współpracach z samorządami, punktach konsultacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Tych wnioskach, no to wszystko brzmi jak jakiś senny koszmar biurokraty. I moim zdaniem część z Państwa jest do tego przyzwyczajona, bo być może w administracji czy przy tych tematach pracowała całe życie. Ja z tym nie miałem do czynienia i jestem przerażony tym, co słyszę. Moim zdaniem, jeżeli program jest dobrze skonsultowany, to nie wprowadzony, to nie potrzeba żadnych punktów konsultacyjnych, bo ludzie sami wyszukują informacje w internecie. Nie potrzeba żadnych informacji. Ja wytłumaczę wpierw, o co chodzi. Ubodzy energetycznie, jak będzie dobry program, zostaną poinformowani przez sąsiadów, że jest dobry program. I teraz wytłumaczę tylko, co to jest dobry program. W mojej ocenie dobry program spełniłby dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, że człowiek do wymiany pieca nie musiałby dopłacać ani swoim stresem, wysiłkiem, czasem, dodatkowymi pieniędzmi. I po drugie, po wymianie pieca do kosztów ogrzewania nie musiałby dopłacać. Jeżeli dopłaca, bądź to do kosztów ogrzewania po wymianie pieca, bądź do samej wymiany, to 95, a może 9% ludzi już ma negatywny impuls, żeby w ogóle się tym interesować. Bo nikt nie jest zainteresowany wzrostem kosztów własnego życia. I zawsze będzie uważał, że nawet jak on wymieni ten pies, to sąsiedzi tego nie zrobią, bo są zbyt biedni albo zbyt leniwi. I generalnie gdzieś się to wszystko w atmosferze rozwieje. W związku z czym, jeżeli nie pracujemy na tej warstwie ekonomicznej tego, co jest potem, to cała ta dyskusja jest kompletnie bez sensu. I moim zdaniem my w Konfederacji z kolegami z partii Korwin, ze swoją całą tą kapitalistyczną podstawą swojego myślenia, jako jedyni być może doskonale to rozumiemy, że naprawdę od zmiany, uproszczenia formularzy nic się nie zmieni. To musi być opłacalne. I teraz, jeżeli mamy faktycznie 3 miliony pieców do wymiany i chcemy, żeby to się stało w wyniku jakiejś odgórnej decyzji, co dla mnie brzmi jako wyzwanie ekstremalnie trudne do realizacji, bo to jest 3 miliony gospodarstw domowych, w których musi się coś wydarzyć, prawda? Łącznie z kuciem, zamawianiem majstrów i tak dalej. No to, to co to znaczy? To znaczy, że kilkadziesiąt miliardów na to musi pójść. Po prostu. I jeżeli kilkadziesiąt miliardów nie jest alokowane w sposób dla człowieka korzystny, opłacalny, to nie będzie żadnej wymiany. Koniec, kropka. To nasza propozycja dokładnie te oczekiwania wypełnia. Pani poseł mówiła o 0,5% PKB, tak? O takim modelu finansowania. Ja chciałem w tym momencie wykorzystać okazję, że na chwilę ucichła nasza rozmowa, bo tutaj w Sadek i w Mrowisko dostałem jedno z pytań od naszego słuchacza i ono wydaje mi się, że jest całkiem adekwatne, żeby je w tym momencie zadać. I ono trochę wpisuje się w to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. To jest takie pytanie, które wskazano mi, żebym zadał pani Gabrieli Lenartowi czy panu Piotrowi Kempfie. I cytuję je bezpośrednio, bo jest całkiem zgrabnie sformułowane, więc nie będę tutaj wprowadzał żadnych parafrazy. On brzmi tak. 8 lat rządów koalicji PO-PSL to praktycznie brak działań w zakresie poprawy jakości powietrza. W nawiasie, wyłączając przyjętą w 2015 roku tzw. ustawę antysmogową, co ostatecznie podsumował wyrok TSUE z 2018 roku. Dla wszystkich słuchaczy jest to ten wyrok, w którym Trybunał uznał Polskę winną wieloletniego łamania norm czystości powietrza określonych w tej dyrektywie o czystym powietrzu, tak zwanej dyrektywie CAFE. I teraz pytanie, dlaczego wyborcy mają uwierzyć, że po odzyskaniu władzy podejmiecie państwo realne działania w celu poprawy jakości powietrza? Z tym pytaniem do państwa. Ja może odpowiem od razu, bo przede wszystkim trzeba odkłamać sentencję wyroku TSUE. Akurat sobie
już mam ściągę, żeby wreszcie powiedzieć, czego on tak naprawdę dotyczy. Dyrektywa CAFE z tymi normami obecnie obowiązującymi weszła w 2008 roku. I sentencja tego wyroku brzmi: Polska, nie podejmując odpowiednich działań w programach ochrony powietrza zmierzających do zapewnienia, aby okres występowania przekroczeń dopuszczalnych dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu był możliwie najkrótszy, nie dokonała prawidłowej transpozycji tejże dyrektywy z 2008 roku. I ten wyrok, który był wydany z początkiem 2018 roku, a wcześniej był dialog z rządem i poprzednim, i obecnym. Na skutek tego dialogu i wcześniejszych zastrzeżeń został wprowadzony właśnie Krajowy Program Ochrony Powietrza, a potem rząd PiS nie umiał obronić tych działań w dalszym ciągu, ale w tej chwili, miesiąc temu, został ten wyrok wdrożony do polskiego porządku prawnego. Ano w ten sposób, że wymuszono ustawowo na wszystkich programach ochrony powietrza wojewódzkich taki zapis, że każdy samorząd województwa musi zapisać, że okres występowania przekroczeń musi być możliwie najkrótszy. I wprowadzone kary, jeśli się tego nie osiągnie, obowiązek donoszenia na samego siebie. Samorząd województwa ma to egzekwować. Nie wiem w jaki sposób, bo nie ma takich instrumentów, od gmin i od przedsiębiorstw. I uzasadnienie brzmiało ministra Kurtyki,